dobrze. Z dziećmi? No, no, i to dziewczyna. Dzień dobry, Marcin Wojcik, Kawarta numero. Dzień dobry, Waldek. I co? Spóźnicie się na ślub? Karta kredytowa nie będzie potrzebna, poprosimy tylko o prawo jazdy. Pomysł, żebyśmy my akurat wzięli udział w tej akcji, wziął się od lubelskiej policji, Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji. I my przyjęliśmy to po pierwsze z niedowierzaniem, że my akurat, kurczę, dlaczego, a z drugiej strony pomyśleliśmy, że to fajny pomysł, że jakby znane osoby uczestniczą w takich akcjach. Jeżeli możemy się przyczynić do poprawienia bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza drogach Lubelszczyzny, no to, to warto to robić. My to nagradzamy dobrze dla kierowców. Stoimy tu od rana, wręczamy misie, płyty i co? Zamiast płyty... I nagle pani. Zostaniecie pasem. Dostanie pani od nas tak, opaskę, żeby sobie zapamiętać raz na zawsze, że nie wolno tak szybko jeździć. Podejrzewam, że większość kierowców na drodze wie o tym, że jest taka akcja tutaj. Chociaż co jakiś czas łapiemy nieprzepisowo jadącego kierowcę. No i wtedy każemy mu robić przysiady, pompki albo jakieś inne głupie rzeczy. Jak podchodzimy, to jest takie no to już tak troszeczkę stres schodzi i ludzie inaczej to zaczynają odbierać. To... Dzisiaj tylko mandat dzisiaj? Nie. Nie, dzisiaj tylko nagradzamy. A to dzisiaj zamiast kolczyków proszę założyć, żeby pamiętać. To już macie tyle, że już, to już pamiętajcie. Dobra, ja chcę. No. Dzień dobry, Michał Wójcik, kontroler. Poznałem pana od razu, witam pana serdecznie. Proszę bardzo, resztę dokumentów oczywiście. Nie dasz koledze płyty? Oczywiście. My wiemy, że mogę osiągać więcej. Powiem panom tak, zmienia się to w momencie, kiedy się dziecko pojawia. Bardzo się zmienia. Kolega, jak jest, tata. A jak jest dokładnie, jak jest mały chłopczyk w domu czeka, także co najmniej stuwa spada z dziecięcia. Jak mija ten dzień, jak się panowie czują w tej roli? Super w ogóle, super. Ja czuję, że dostałem trochę władzy do ręki. Nie wiem, czy to nie jest niebezpieczne, ale, ale fajnie, bo mogę sobie popatrzeć przez lornetkę na przykład. Ludzie się dowiedzieli, że my stoimy, pilnujemy, nie ma wypadków, no to będziemy musieli tak stać. Nie? Koniec z kabaretem, witaj służbo narodu. Nie mogę sobie zmierzyć, bo mi przeszkadzają. No jedźcie z tymi aparatami. O, wiesz, czerwony najszybszy. 59. Hamował. Patrz, ja mam dobrą rękę. Dawaj. Wiadomo, jak ktoś ma, że tak powiem, dobry samochód, to i aż się prosi, żeby tam przycisnąć, prawda? No ale tutaj może troszeczkę za bardzo pan przycisnął, przeszarżował i teraz pójdzie siedzieć na 20 lat. Właśnie, a wy nigdy nie przekraczacie prędkości? Nigdy! Co to za pytanie w ogóle? Nigdy!